zrobił ruch, ruch do ręki, czyli... Teraz trzeba było właśnie iść samemu. No dobra, plus. Dobrze, 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 dobrze. Ma świetności już ma za sobą, ale ile spokoju, ile potrafi różnych rzeczy zrobić, to też mi jego. Strasznie lubię z probierzem rozmawiać. Powie co myśli, kurde, nawet jak mi się nie podoba, to powie co myśli. No tak, no bo że nie zgadzam się z pana opinią na przykład i tak dalej. Ale nigdy nie będzie wyzywał. Ale nigdy nie obrazi, no. Dokładnie. Brama. Ściągnij mi z głowy. Wyformowali kiedyś bardzo. No jest, to prawda, ale to też świeżo. On nabrał chyba ogłady po tym, jak z tą kadrą mu nie wyszło. No, bo tak naprawdę wcześniej ja nie wiem, czy on był aż taki super. Raz z nim rozmawiałem przed tym, jak był trenerem kadry, nie? I powiem ci, że ja są takie wrażenie, że co to nie ja, bo w Chorzowie mi się udało, nie? A później już zupełnie inaczej było, zupełnie, zupełnie. Pokornie. Tak. Po Grzychu tyle razy rozmawiamy. I tyle razy z nim się tak fajnie rozmawia, że... Z Jackiem Zielińskim? Tak. Otwarty, sympatyczny. No. Jojżyński, Ponoć. Nie wiem, nie miałem okazji nawet, wiesz? Ja też nie, ale Ponoć, tak mi przynajmniej kamień. Ja osobiście zawsze liczyłem to dobrze i tak najbardziej lubię wujki, kurde. No bo był taki specyficzny. Jedyny w swoim rodzaju, moim zdaniem. No bo to prawda, no ja nawet tak naprawdę to chyba bym rozmawiało. Tylko że on o piłce rozmawiał, on nie gadał pierdołach, on się opowiadał o meczu, o sytuacjach, akcjach. Mówicie o tym, jak to się odbiera na boisku, wiesz? A w turnieju charytatywnym, żeby nie było, że wiesz, że jest nie tego, wziął udział, tylko zagrał w drużynie gwiazd, wiesz? A nie w Lechu, tak jak go zapraszali. Thank you.
88 minuta.